To wszystko nie tak miało być. Miał być mesjaszem, skrzeszał ludzi. Przecież sami widzieliśmy. Więcej, wierzyliśmy mu przecież. Miał być tutaj z nami wszystkimi. No i właśnie, i teraz jaki jest sens głoszenia jego nauki? Jaki? Czy to wszystko ma właśnie sens? To się wszystko zakończyło. Momencie. Wszystko. Żydzi po nas przyjdą. No właśnie. Zabiją nas. A czy my jesteśmy na to gotowi? Jesteście? Już koniec. Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywaliśmy, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił nas. Pokój wam. Dlaczego jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, a widzicie, że ja mam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, będą mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane. Tomasz, zwany bliźniakiem, jeden z 12, nie był z nami, kiedy przyszedł Jezus. Nie wiesz, co się stało w ogóle. Ja tak samo. On mi wrócił. Możecie troszeczkę się uspokoić? Żałoba jest, tak? Bo wam się trochę głowa poczęła. Tomasz, nie ma żadnej żałoby. Nie ma żadnej żałoby! W moich regionach jest żałoba po śmierci bliskiej osoby. Bracie, coś cię ważnego ominęło. Sosław, posłuchaj. Jezus powrócił. Zmartwychwstał! Gdybyś to widział. Nie wierzę. Prawdziwie Jezus zmartwychwstał, Tomaszu. Ryby nie kupiłem. Ojej. Nie wiem. Nie rozumiesz, bracie? Zostaw to teraz. To nie jest ważne. Posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Jezus nam się ukazał. Nam był wszystkim. Tutaj. Był. Mi się tutaj. Wydaje, że winą szalą wam chyba zaszkodziło i to dosyć poważnie. Nie chcieliśmy go, słuchaj. Możecie nie robić sobie żartów z tak poważnej rzeczy? Jak to wił do nas? Ale bracie, chyba Jezus sam pokazywał nam swoje rany. Przemawiał do nas. Tu przyszedł do was Chrystus, tak? Tak. Tak. Był tu pośród nas. Dobrze. I chcesz mi powiedzieć, że akurat jak ja poszedłem na zakupy, to on przyszedł i wam akurat się objawił. Tak? Tak, tutaj był w tym miejscu tak, z nami. Panie, jestem bardzo zadowolony z tego. Super. My jesteśmy szczęśliwi, nie tylko zadowoleni. Ale czy wy widzieliście, co tam się działo na tej górze? Powiesili go na krzyżu, zmarł. I włożyli go do grobu. Nie ma, zniknęło. Tak jak daliście mówisz, się nabrać. Tak jak mówisz. To była mistyfikacja. Ale posłuchaj przez chwilę. Dobrze mówisz. Umarł na krzyżu. Ale zmartwychwstał. Tak jak zapowiedział.
Jaki jest dowód na to, że zmartwychwstał? No taki jest dowód, że był przez moment tutaj nie. z nami. My wszyscy go widzieliśmy. Jedyny dowód, jaki wy uważacie, że jest, to to, że był grób pusty. A go po prostu wykradli. A wy po kolei wszyscy, może nie wszyscy, ale wy na pewno daliście się nabrać na to. Nie! To on nas oszukał. Nie mów takich słów! Proszę cię! Nie mów takich słów o naszym panie. Nie. On nas kocha i wykonało się to, co zapowiedział. Jakby nas kochał, to by to wszystko inaczej wyglądało. On nas szukał, a ty jeszcze teraz usiłujesz mi wmówić, że on zmartwychwstał, przyszedł i jeszcze tobie się objawił. Z jednej strony rozumiem tą twoją niewiarę, bo i w nas było zwątpienie. Ale nie mów, że oszukał. Nie chcę mi się tego w ogóle słuchać, wiesz? Nie chcę mi się w ogóle tego słuchać. Skoro w takim razie... A może on jeszcze jest tutaj? Jezu! Widzę, że lekceważysz sobie to, co do ciebie... Ty robisz sobie, wiesz co, uważam. Lekceważysz sobie, a ja proszę, żebyś z takich rzeczy nie lekceważył. Dobrze. W takim razie, skoro on zmartwychwstał i przychodzi... Może tu przyjdzie. Jeszcze raz. Przejdzie, bracie, i do ciebie przyjdzie. Jestem tego tak pewien, że nawet nie wiesz jak. Zobaczysz, że tak będzie. Ja nie wiem, jaki masz cel w tym, żeby mnie okłamywać. A powiedz tak naprawdę, komu ty służysz? Komu ty służysz? Ja Jezusowi. A wiesz, komu ja wierzę? Własnym oczom. Bo ja widziałem, jak umarł i nie ma. A to, co ty mówisz, są wyrobne bzdury. A wiesz, co jeszcze jest potrzebne? Wiara. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, nas wszystkich okłamał. Ciebie... Ja wiem, że jest potrzebna wiara. Cała dwunastka. Wiesz, kto tylko nie dał się nabrać? Judasz. Tylko on. Tomasz. I jeszcze komu ty służysz? Jeszcze zrobił interes na tym. Komu ty A służysz? My do samego końca wierzyliśmy i na tym najgorzej wyszliśmy. On przepowiedział, że zmartwychwstanie. Ja przepowiedziałem, że pójdę po zakupy, proszę. Oto i zakupy. A ja powiem ci tak. Jezus zmartwychwstał. Tak jak zapowiedział. Dobrze. Poczekaj. Chodź. Dobrze. Chodź. Coś ci pokażę. Póki nie zobaczę, nie uwierzę. Pamiętasz, jak szliśmy tą drogą do Jerozolimy? Pamiętam. Jezus zabrał nas wszystkich ze sobą i powiedział ważną rzecz. Bracia, posłuchajcie. Chodźcie tutaj. Oto zbliżamy się do Jerozolimy. I to właśnie tam Syn Człowieczy zostanie wydany najwyższym kapłanom i uczonym w piśmie, którzy skażą go na śmierć. Co więcej, zostanie wydany też poganom, którzy go wyszydzą, ubiczują i ukrzyżują. Ale bracia, nie martwcie się. On trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pójdź. No było tak, Tomaszu, czy nie? No ale co z tego, że tak było? Co z tego, że on tak powiedział? Przecież to było logiczne, wielu ludzi chciało go zabić. Herod, mieszkańcy Nazaretu, faryzeusze. Wielu ludzi chciało go zabić. Wielu wielkich ludzi chciano zabić również. Spójrz sobie na Juliusza Cezara. Dziabnęli go od tyłu i co? Zmartwychwstał? Nie. Kogo ty porównujesz? Juliusza Cezara do naszego mistrza? Ale o czym ty w ogóle mówisz? To, co ty mówisz, to nawet przeczy teorii Darwina. Jakbyś to Darwinowi powiedział, to by książkę własną zerzał ze śmiechu, wiesz? Wiesz, co ci powiem? Pycha i szyderstwo przez ciebie przemawia.
Nie, wiesz co, ja widzę, że Jezus chyba tobie oczy zamydlił pieniędzmi, chyba cię przekupił, że tak o tym wszystkim opowiadasz. Dlaczego do mnie nie przyszedł? W czym ty jesteś lepszy? W czym ja jestem gorszy? Dlaczego mnie opuścił? Dlaczego do mnie nie przyszedł? Czy ja byłem gorszym przyjacielem? Czy ja mniej go słuchałem? Czy ja nie głosiłem Słowa Bożego? W czym wy jesteście lepsi? Dlaczego do mnie nie przyszedł? Nie chcę być opuszczony przez niego, rozumiesz? Ja go potrzebuję, tak samo jak wy go potrzebujecie, ale on nie chce mnie. Tak samo was nie chcę. Jest zwykłym kłamcą. Drwisz. A uwierz, że on cię kocha tak samo jak nas. Prawda ci. Nawet powiedziałbym, że może w tym momencie bardziej ciebie kocha. Nie jesteś gorszym przyjacielem. Jezus objawi się tobie również. Mnie lubi. O czym ty gadasz? O czym ty gadasz? Daj sobie na wstrzymanie. Rozwiń swojego ducha. Czekaj. Zostawił mnie. A ja go potrzebuję. Ja nie chcę być sam. Nie jesteś sam. W tym momencie też nie jesteś sam. Jest. To się tylko tobie może tak wydawać. Nie jesteś sam. Bracie, nie jesteś sam. Nie jesteś, bracie, sam. A gdy jedliśmy, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał nam. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A odtąd nie będę pił już więcej napoju z owocu winnego krzewu, aż go będę pił nowy razem z wami w królestwie mojego Ojca. Bracia, zaprawdę powiadam wam, jeszcze tej nocy
wy wszyscy we mnie zwątpicie. Bracia, pójdźmy. Czy ty nie widzisz, że to kolejna zapowiedź męki i zmartwychwstania Jezusa? No, w piękne miejsce mnie zabrałeś. Piękne. Właśnie tutaj Jezus powiedział wyraźnie: wszyscy we mnie zwątpicie. I ja go posłuchałem. Zwątpiłem. A ty? Ta twoja euforia jest jakaś nieuzasadniona. Bo widzisz, ty wszystko kończysz na zwątpieniu. A przecież powiedział również: i zmartwychwstanę. To są twoje słowa. To nie były moje słowa. To były jego słowa. Tak. Widzisz. On powiedział, że się objawi i wam wszystkim się objawił i mi też powiedział, że się objawi, ale się nie objawił. Dlatego ja zwątpiłem. Rozumiesz to? Prosta logika. 1-0. Nie objawił się, przestałem wierzyć. Ty naprawdę nic nie poczułeś podczas ostatniej wieczerzy? Przecież wtedy właśnie to Jezus przemienił chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew. O czym ty w ogóle mówisz? To są jakieś bzdury to, co ty opowiadasz. To jest zwykły kawałek opłatka. Tego nie można zamienić w ciało, rozumiesz? Jak ty to mówisz, to wszyscy naukowcy biją ci prawo na alarm. O czym ty mówisz, człowieku? O czym mówisz ty? Jakiego opłatka? Tajemnica Wielkiego Czwartku. I jeśli chcesz, to nie musisz tego spożywać. Ale wiedz, że dla mnie to jest siła i moc. Dziwię się, że człowiek na twoim poziomie jest w stanie uwierzyć w to, że jedzenie hostii może dać mu siłę i wiarę. Czy ty dostrzegasz swoją niewiarę? A czy dostrzegłeś to, co się stało na Golgocie? Przecież Jezus tam umarł. Przedstawiłem tobie dwie zapowiedzi Jezusa i przyznałeś mi rację. Ty możesz nie wierzyć. Dla mnie Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Ale skoro Jezus umarł i go tu nie ma, to kto ma tych ludzi karmić tym ciałem i tą krwią? Kto? My, apostołowie. Ty, ja, inni bracia. Chcesz mi powiedzieć, że ja mam tych biednych ludzi karmić moją niewiarą? Tak być nie może. Tomaszu, czy ty naprawdę nie pamiętasz Wielkiego Czwartku? Nie, nie pamiętam. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie pamiętam Jezusa. Wiesz, czemu go nie pamiętam? Bo mnie zostawił. Rozumiem twoje rozgoryczenie. Ale Pan do ciebie przyjdzie. Przyjdzie na ciebie czas. Na Niego przyszedł czas. Na Niego przyszedł. Wiesz gdzie? W ukryciu. Wiesz, co się stało? Bał się, wiesz? Bracia, siądźcie tutaj, a ja odejdę tam, aby się modlić. Smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tutaj.
i czuwajcie za nią. Ojcze! Oddal ode mnie ten kielich. Oddal ode mnie to cierpienie. Jednak nie moje, lecz twoja wola, niech się stanie. Bracia, dlaczego śpicie? Nie mieliście siły, aby choć jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe. Oto nadchodzi godzina, kiedy Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie! Wstańcie, bracia, chodźmy! Oto zbliża się ten, który mnie wydał. Sam zobacz, niby był Mesjaszem, a w ogrójcu leżał i prosił swojego ojca, wyimaginowanego jak dla mnie ojca, o to, żeby go wybawił z tego, rozumiesz? Sk-
Skoro był Mesjaszem i wiedział, po co jest to wszystko, że zostanie ukrzyżowany i zmartwychwstanie, to by się tego nie bał. On nie wiedział, on się bał tego wszystkiego, rozumiesz? Bał się jak każdy człowiek. Jednak w tym lęku było coś niesamowitego. On brał w tym momencie wszelkie lęki od początku ludzkości do czasów obecnych. Mało tego, dał się tym lękom zdeptać. Nie, nie przekonuje mnie to, co mówisz. To, co mówisz, dla mnie to rozumowanie trąci myszką. On być może i wziął te lęki, te bóle, ale wziął twoje. Bo moich na pewno nie. Na pewno. Twoje wziął też. Nie. Tylko twoje. Wziął każdego z nas. Nie. Dzień dobry. W ostatnich minutach dotarły do nas liczne informacje, że znany kaznodzieja wędrowny, uzdrowiciel i cudotwórca Jezus z Nazaretu został dziś aresztowany. Jezus z Nazaretu, nazywający siebie Chrystusem, został oskarżony przez starszyznę żydowską i arcykapłana Kajfasza o bluźnierstwo i podżeganie do buntu przeciwko władzy rzymskiego namiestnika. To bardzo poważne zarzuty, dlatego zwolennicy Galilejczyka obawiają się o jego przyszłość. Szykuje się całkiem niezła batalia sądowa. Obydwie strony zapewne będą chciały ją wygrać. Nie znamy szczegółów, jednak z relacji świadków wynika, że postawiono mu też inne, całkiem poważne zarzuty. Proces z pewnością będzie bardzo burzliwy. Sam oskarżony nie przejmuje się jednak postawionymi zarzutami. Jak donoszą wszelkie agencje informacyjne, został on pojmany w Ogrodzie Oliwnym. No to jak? Zawsze tyle do powiedzenia. Grono słuchaczy wokół ciebie, a teraz nic? Zupełnie nie masz nic do powiedzenia? Tyle zarzutów, no masz okazję się bronić. Czemu tego nie robisz? Dobrze, to ja może przeczytam te zarzuty. Jest ich trochę. Od 3 lat bez czci święte ustawy, prawa i praojców. Nie święci szabatu, nie przestrzega rytualnego mycia rąk. Nie okazuje szacunku świątyni i kapłanom. Rozpędził kupców sprzedających zwierzęta przeznaczone na ofiarę dla Wszechmogącego. Wzniecił tumult w przedsionkach pańskich. W synagogach wygłaszał przemówienia przeciw uczonym w piśmie. I wielokrotnie świadczył o sobie jako o mężu błogosławionym, zesłanym przez Pana. Nauczając, nigdy nie powoływał się na rozkaz Jahwe, jak to zwykli czynić prorocy. Rozkazywał i mówił we własnym imieniu, starając się stworzyć pozory, że jest kimś więcej niż mężem błogosławionym, kimś więcej niż prorokiem, że jest istotą równą Najwyższemu. Doprawdy, czy ani jednym słowem nie odpowiesz na te zarzuty? Naprawdę chcesz teraz milczeć? Proszę, to jest twój czas. Możesz mówić. Proszę bardzo. Czy jednak nie masz nic do powiedzenia? Choćbym ci powiedział, nie uwierzysz. A choćbym cię zapytał, jakim prawem to czynisz, nie udzielisz mi odpowiedzi. To są tylko słowa. Moim zdaniem ty po prostu nie chcesz się bronić. Nie chcesz się bronić przed tymi oskarżeniami, tak? Ja
przemawiałem jawnie przed światem. Głosiłem zawsze słowo w świątyni, w synagodze, gdzie gromadzą się Żydzi. Potajemnie zaś niczego nie uczyłem. Dlaczego więc pytasz mnie? Zapytaj tych, którzy mnie słuchali. Oni na pewno udzielą ci odpowiedzi, co im mówiłem. Zaklinam cię na Boga żywego. Po prostu powiedz, czy ty jesteś Chrystusem. No powiedz. Czy ty jesteś Synem Bożym? Sam to powiedziałeś. Ale chcę wam wszystkim oświadczyć, że odtąd zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i przychodzącego na obłokach z nieba. Bluźnierca! Bluźnierca! Łgasz i bluźnierca. Czy potrzebne nam są jeszcze jakieś inne dowody? Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Wszystko. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Co możemy o tym sądzić? Co wy o tym sądzicie? A wytłumacz mi to. Dlaczego on się nie bronił? Okay. Pitnie. No. Ale po co miał się bronić, jak dobrze wiedział, że zostanie skazany na śmierć? On wszystko już wiedział. Ale on mógł to wszystko odwrócić. Tak jak mówisz, mógł. Tyle, że on do końca pełnił wolę Ojca. Jaką wolę jakiego Ojca? O czym ty gadasz? On zwątpił w to wszystko, bo wiedział, że tego nie odwróci. On zwątpił sam w siebie, a wy dalej w niego wierzycie. Nie zwątpił. Zrozum, nie zwątpił. Tak? To dlaczego się nie objawił ludziom do tej pory? Dlaczego nie przyszedł? Przecież mógłby się objawić. Wszystko by się zmieniło nagle. Byłby wspaniale. A on co robi? On jak taki tchórz chowa się za tą hostią. Widzę, że ty powinieneś mieć wszystko podane na tacy. To nie tak. A jak? Nie rozumiesz tego, że... On nas oszukał. Tu chodzi o to, że on nawciskał nam jakiś bzdur do głowy, w który wy uwierzyliście. A jak przyszło co do czego, to zamiast zmienić wszystko, odmienić, to oni w niego... Pluli, kopali go, poniżali, a on się poddał. I to nie jest wiara. Poddał się. Tak słyszę, co mówisz i to ty się poddajesz. Nie. Potrzebujesz mieć gotowca. Gotowego podania. Nie będziesz miał. A ty wiesz, kogo potrzebujesz? Dobrego psychiatry. Bo on ci zrobił wodę z mózgu. Masz ciśnienie w głowie. Mam najlepszego psychiatrę, jakiego można sobie wymarzyć. Jezus Chrystus. A pamiętaj, w tym wszystkim, czego On dokonał, czego byliśmy świadkami, chodzi o wiarę. A wiesz, co ja ci doradzę? Żeby ci przepisał nowe leki. Taka była wola Ojca. Wola Ojca? Co to jest za ojciec? Pokaż mi chociaż jednego ojca, który własne dziecko na śmierć by wysłał. Dla mnie to jest żaden ojciec.
Widocznie nie było innej drogi. Jak tak pomyślisz i spojrzysz na wszystko od początku, od grzechu pierworodnego do śmierci Jezusa, to zauważ, że to cierpienie było skutkiem złego używania naszej wolnej woli, którą my zostaliśmy obdarowani. Wolnej woli. Wolna wola? Przez wolną wolę my się zabijamy, my mordujemy, robimy złe rzeczy. Przecież jakby Bóg nie dał nam wolnej woli, nam ją odebrał i miał nas w garści, to przecież wszystko było dobrze. Byśmy byli idealnymi ludźmi, a świat byłby idealny. Czemu tak nie zrobił? Tomaszu, chciałbyś być marionetką? Chciałbyś być sterowany jak robot? Przecież gdyby nie było wolnej woli, czy moglibyśmy kochać? A czym byłby świat bez miłości? Czym? Wiesz, jak tak cię słucham, to ja zaczynam ciebie rozumieć w końcu. Czyli jeśli ja mam wolną wolę, to mogę robić wszystko. Wiesz? Wiesz, co ci powiem? Nie chcę już się z tobą przyjaźnić, rozumiesz? Zwalniam cię! Nie jesteś już moim przyjacielem! Masz szczurzą mordę i nie chcę cię więcej widzieć! Powiem ci tak. Masz do tego prawo. I masz taką wolę. Ale chcę ci powiedzieć, że dla mnie jesteś ważny. Ale powiem ci coś jeszcze ważniejszego. Nawet nie wiesz, jak ważny jesteś dla niego. Po co tego człowieka przyprowadziliście do mnie? Czy ty jesteś królem Żydów? Mówisz to od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, moi podwładni walczyliby o mnie, żebym nie został wydany Żydom. Zaś moje królestwo nie jest stąd. A więc jesteś królem. To ty powiedziałeś, że jestem królem. Ja się na to narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny. A cóż to jest prawda? Powiedz mi, cóż to jest prawda? Ja nie widzę w nim żadnej winy. Każę go wychłostać i uwolnię. Thank you.
No to zaczynamy! Zaczynamy. Ucztę! Królu żydowski! Zobaczymy, jaki ty jesteś synem Boga. Zobaczymy! Na co cię stać? Teraz ci pokażemy twoje królestwo, królu żydowski! Zaczynamy ucztę! Zobacz, jak się tobie kłaniam, królu! Uwolnij się teraz, ty niewolnik! Patrz! I jak ci się to podoba? Uczy jak mi stół! Pokaż to w głowie! Patrzcie na mnie. Patrzcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi. Oto człowiek! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Króla waszego mam ukrzyżować? Weźcie go i sami ukrzyżujcie! My posiadamy prawo i zgodnie z prawem powinien umrzeć, gdyż uznał się za Syna Bożego! Skąd pochodzisz? Czemu milczysz? Dlaczego nie chcesz rozmawiać ze mną? Czy wiesz, że mam władzę darować ci życie i mam władzę cię ukrzyżować? Nie miałbyś
żadnej władzy nade mną. Gdybyś nie otrzymał jej z góry. Dlatego większy grzech popełnił ten, który wydał mnie tobie. Jeśli go wypuścisz, przestaniesz być przyjacielem Cezara. Kto bowiem uznaje się za króla, przeciwstawia się Cezarowi. Ja nie widzę w nim żadnej winy. Ale jest zwyczaj, że na święto Paschy mogę wam uwolnić jednego z więźniów. Więc pytam się, którego chcecie, żeby wam uwolnił. Barabasza? Czy Jezusa zwanego Chrystusem? Barabasza! Barabasza! Co mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Na krzyż z nim! Na krzyż! Przecież on jest niewinny! Nie jestem winien śmierci tego sprawiedliwego. Nie jestem winien przelania jego krwi. Niech jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci. To wasza sprawa. Ukrzyżować go. Skoro był niewinny, no to dlaczego go skazali? Jak to? Przecież Bóg tak chciał. Ale po co chciał? Po to, żebyśmy dotknęli zbawienia w przyszłości, żebyś ty i ja żył w innym, lepszym świecie. Dla zbawienia. No tak jak mówisz, dla zbawienia. Jednej rzeczy nie rozumiesz. Nie rozumiesz tego, co tam się wydarzyło. Tam były ważne dwie osoby. Z jednej strony był Piłat. Po prostu chciał umyć ręce od tego wszystkiego. Tylko po to, żeby tam był spokój. I żeby się przypodobać Cezarowi. Ale Kajfasz. Kajfasz nadal chciał mieć ludzi przy władzy. I o to mu tylko chodziło. No tak. Tam nie było żadnego zamysłu Boga, żeby on został zabity, żeby zmartwychwstał. Nie było czegoś takiego. Wszyscy wielcy wodzowie, jacy byli po Jezusie, po Cezarze i tak dalej, każdy usuwał swoich wrogów. Tych, których słuchali. Aleś to sobie wymyślił. Tak było. Aleś to sobie wymyślił. Tak naprawdę to tam była jedna najważniejsza osoba. Nie Kajfasz, nie Piłat. Jezus tam był najważniejszy. Jezus ma być dla nas najważniejszy cały czas. Cały czas. Problem jest taki, że tracisz wiarę. Bardzo cię lubię. Bardzo cię lubię. Ze wzajemnością. Ale widzę, że nasza przyjaźń wisi na włosku. Ale dlaczego? Że mamy inne, jak gdyby, zdania? Nie, bo twój poziom inteligencji zaczyna schodzić gwałtownie w dół. No, tu już wchodzisz w ubliżanie, wiesz. Już wchodzisz w ubliżanie, ale nie jesteś w stanie tutaj jakoś mi dokuczyć, wiesz. Jedną ścieżką bardziej idziemy. Jedną ścieżką co? Jedną ścieżką idziemy, ale ona się rozchodzi. Ty idziesz w stronę głupoty, a ja w stronę
inteligencji, mądrości i jasnego umysłu. Ja powiem ci tak. Ja chcę iść drogą z Jezusem. Nie chcę cię oceniać, ale jako przyjacielowi powiem. Schodzisz z właściwej drogi. Jedne, co nas teraz łączy, to to, że się tak samo ubieramy. Ale ty dalej co wierzysz? W to, co zakładasz. Ja już nie. Przecież ty nie wierzysz, to po co to nosisz? No właśnie się zastanawiam, może czas to zrzucić. Zrozumieć coś. Ja będę wierzył w to, co wierzę, bez apelacji do samego końca. Mojego lub twojego. Aż pękniesz. Aż pękniesz! Żeby twoja gęba nie pękła od tej mądrości, którą wylewasz z siebie. Tej głupoty! Już ci powiedziałem, ten twój głupi uśmiech. Ciągle go widzę, twój głupi uśmiech. Jak ja ciebie lubię, bracie. Nie, nie mogę patrzeć na ten twój optymizm. Chyba się od Jezusa tym zaraziłeś. Ciągle się tylko śmieje, wszystko cię bawi. Nie mów, że ciągle, bo nieraz zapłakałem. Nieraz wiem, że zapłaczę. Natomiast tutaj się uśmiecham też do ciebie jako do brata. Bo nie chcę, żeby to było wszystko takie nadęte. Bo to kiedyś to i tak pęknie. Bardziej wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby znaleźć punkt styczny twojej drogi i mojej, twojego właściwie sposobu myślenia. Żeby pojawił się ten punkt wspólny. Czekaj. Czas Jezusa się skończył. A twój się kończy tak jak ten papieros. Z każdym oddechem odchodzisz. Tyle mogę ci powiedzieć. Ja bym to odwrócił. Właśnie z każdym twoim wdechem tego dymu niszczysz się i schodzisz na... Już nie chcę powiedzieć na co. To idź! Idź mi stąd! Chcę cię widzieć. Twojej szczurzej gęby. Czyli raz to powiedziałem o niej. Nie jesteś w stanie przestań, mi ubliżyć, bracie. Przestań się uśmiechać! A czemu nie? Ale kto mi zabroni, powiedz. Idź mi stąd. Nie chcę cię widzieć. W ogóle tego nie rozumiem. Przecież on był Mesjaszem. Królem i dał się tak upodlić? Kopać. Pluli na niego, szydzili z niego, biczowali go. I po co to wszystko? Zapomniałeś o proroctwie. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. W chłoście? W chłoście uzdrowienie? Niby z czego można człowieka uzdrowić chłostą? Ze wszystkich grzechów. Ze wszystkich naszych grzechów nieczystości. Po to dał ogołocić swoje ciało. Janie, przecież ty najnormalniej w świecie bredzisz. A te wszystkie bzdury można bardzo prosto podciągnąć pod każde proroctwo. Czyżby? A proroctwo Izajasza sprzed 600 lat przed narodzeniem naszego mistrza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok. Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć. Ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem.
On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, postanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy. Ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Albo fragment psalmu. Przebodli ręce i nogi moje. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Takich proroctw jest około 300, a wszystkie idealnie spełniły się na Jezusie. Przypadek? Zaczynam wątpić w to, co mówię. Przestaję wierzyć we własne słowa, bo zaczyna brakować mi wiedzy. No właśnie. Bo wszystko opierasz na wiedzy. A tu chodzi o wiarę. A właściwie powiem ci inaczej. Chodzi o połączenie wiedzy i wiary. By to szło z sobą w parze. Nie buntuj się, Tomaszu. Nie buntuj się, bo jeśli odrzucisz krzyż, który daje ci Bóg, może spaść na ciebie coś innego. Inny krzyż, nie pochodzący od Boga. Tylko że wtedy dlaczego nie udźwigniesz? Sam nie wiem. Sam już nie wiem. Tomaszu, módl się o łaskę wiary. Jedna rzecz wciąż nie daje mi spokoju. Poznajesz go? Tak. To on był z Galilejczykiem. To na pewno on. To ty! To ty z nim byłeś! Kto to jest? On był z Jezusem! Do mnie mówicie? Poznajesz go? To on! Widziałam go na targu! Kto? O co wam chodzi? Byłeś z nim w świątyni!
Przecież ja? Cię poznajemy. Widziałam go wiele razy. Przecież to nie ja, o czym wy mówicie. Mylicie mnie z kimś. To byłeś ty. To na pewno był on. Mówię wam, że to nie byłem ja. Nie wypieraj się. To na pewno był on. To ty. Tyle razy wam mówiłem, że to nie ja. Mylicie mnie z kimś. Przestań się wypierać. Ja znam ciebie. Byłeś z Jezusem. Widziałam cię w ogrodzie. Ludzie, chodźcie! To wy jest też? Uczeń Galilejczyka! To nie ja! Mówiłem wam tyle razy, że to nie ja! To ty, twoja mowa cię zdradza! Jesteś Galilejczykiem, tak jak ten Jezus! Uwierzcie mi, błagam was! Uwierzcie mi, to nie ja! Przysięgam! To nie ja! Skończysz tak samo to jak nie on. Ja! Ale zobacz sobie na Piotra. Jezus powiedział, że będziesz moją opoką, jesteś moją skałą. Tak mówił. A Piotr co? Wyparł się go. A co Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy? Nim kogut zapieje, trzy razy się nie zaprzesz. On to zapowiedział. Tomaszu, otwórz swoje serce. Zrezygnuj z chęci kontrolowania Boga. Pozwól, aby On w tobie zmartwychwstał. A ty nie rozumiesz? Ty jednej rzeczy nie rozumiesz, ja po prostu nie chcę. Nie chcę, rozumiesz? W 8 dniach znów byliśmy w wieczerniku i Tomasz był razem z nami.
Mimo zamkniętych drzwi Jezus wszedł. Stanął w środku i pozdrowił nas. Słuchajcie, tak jak zapowiedział, on zmartwychwstał. Żyje, to niesamowite, słuchajcie. Jezus powrócił. Jest pośród nas. Sami widzieliśmy, jak wrócił. On naprawdę tu jest. Nie wiem jak wy, ale ja do tej pory nie wierzę. Jak nie wiesz, co ty w ogóle mówisz? Weź mnie uszczy. A pamiętacie, jakie ciemności nas ogarniały? Oj, ale pamiętasz? Ja pamiętam. Ten moment? Nic nie pamiętasz. Ja pamiętam. Było to straszne. Straszne. Jasne. Ja pamiętam. Się wcale nie dziwię Tomaszowi. Ja też się nie dziwię Bogu Tomaszowi. Panie! Pokój wam! Jezu! To ty? To ja jestem. O czym my wierzymy? Nasz Pan powrócił. Panie, to ty? Tomaszu! Tomaszu! Podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce. Weź swoją rękę i włóż do boku mego. Nie bądź niedowiarki, lecz wierzący. Pan mój i Bóg mój. Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli.